Na 1/8 zakończyła się tegoroczna przygoda Łódzkiego Klubu Sportowego w Fortuna w Pucharze Polski. ŁKS przegrał z Legią 2-3. Jednym z uczestników tego meczu był Jan Sobociński. Czego dzisiaj zabrakło, aby sprawić niespodziankę i wyeliminować mistrza kraju? Ciężko powiedzieć, czego zabrakło. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobre spotkanie. Na początku meczu usiedliśmy na Legię. Legia troszkę tych piłek potraciła. Mieliśmy z tego kontry. Nie udało się jakby strzelić z tego bramki. Ale dalej dążyliśmy. Do przerwy wyrównaliśmy na 1-1. Potem straciliśmy bramkę. Znowu wyrównaliśmy i potem zabrakło może trochę koncentracji nam przy bramce na 3-2. Ale dalej dążyliśmy do celu, żeby wyrównać i doprowadzić do dogrywki. Ciężko ocenić tak naprawdę, czego zabrakło. Myślę, że tak jak mówię, mecz w naszym wykonaniu dobry. Twoja bramka sprawiła, że na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku remisowym. Jak ta sytuacja z twojej perspektywy wyglądała? Dokładnie. Udało mi się strzelić bramkę na 1-1 do przerwy. Myślę, że ważna bramka dla nas, bo nas podbudowała, że możemy. I na drugą połowę idziemy bardziej zmotywowani jeszcze. Jak wyglądała? Maciek Dąbrowski zszedł na pierwszy słupek. Nie wiem, czy tą piłkę dotknął, czy nie. Spadła mi pod nogi i trafiłem do siatki. O czym mówiliście sobie w przerwie? Jak wyglądał ten kwadrans przed drugą połową? O tym, co musimy poprawić, o tym, co jest dobre. Trener nam powiedział właśnie, co troszkę nie gra i co musimy poprawić. I weszliśmy na drugą połowę i myślę, że to lepiej funkcjonowało. Graliście dzisiaj przy kilkunastostopniowym mrozie. Jak się biegało 90 minut w takich warunkach? Na pewno trochę ciężej, bo byliśmy przyzwyczajeni do innych warunków. Byliśmy w Turcji na obozie, gdzie te warunki były lepsze, ale dla nas takie same warunki jak i dla Legii. Także tak jak mówię, no, nie jest to codzienne dla nas, ale musieliśmy sobie z tym poradzić. Na boisku się o tym jakby też nie myśli do końca, skupia się na grze i na walce. Przez ostatnie dni pod znakiem zapytania było w ogóle rozegranie tego meczu, był stan murawy. Jak oceniasz stan nawierzchni, na której przyszło wam dzisiaj występować? Myślę, że murawa była dobrze przygotowana. Wiadomo, o innej porze roku byłoby by to o wiele lepiej, ale mamy akurat taką teraz zimę w tym roku, że te mrozy są dosyć wysokie i ta murawa nie może być tak dobrze przygotowana jak w lato, ale oceniam ją bardzo pozytywnie. Kto był najgroźniejszym piłkarzem Legii dzisiaj, przeciwko komu grało się tobie najtrudniej? Ciężko wskazać, nie skupiam się na tym, kto był w Legii najlepszym. Skupiamy się na sobie, jak my chcemy grać i myślę, że tak to widzę. Złość, niedosyt, rozczarowanie, jakie uczucia wam towarzyszyły po ostatnim gwizdku, kiedy okazało się, że już nie będzie dogrywki, nie będzie szansy po raz kolejny wyeliminować wyżej notowanego rywala w rzutach karnych? Myślę, że na pewno duży niedosyt, bo wiedzieliśmy, że możemy Legię pokonać tutaj u siebie. Niestety się nie udało. Teraz skupiamy się na lidze, na najbliższym meczu zaległym z GKS-em Tychy i chcemy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. W sierpniu 2019 roku, na początku poprzedniego sezonu, tutaj również ŁKS zmierzył się z Legią, również przegrał 2-3 po wyrównanym meczu. Ty też wtedy występowałeś. Jak byś porównał te dwa spotkania i tamten ŁKS obecny? Myślę, że ten ŁKS jest bardziej dojrzały. Wynik taki sam, ale myślę, że gramy trochę bardziej dojrzale niż w tamtym okresie i dużo więcej doświadczonych piłkarzy, którzy wprowadzają spokój. No właśnie, po raz pierwszy w oficjalnym meczu obok ciebie w linii defensywnej zagrał Adaś Marciniak. Jak ta wasza współpraca wyglądała w tych warunkach już o stawkę? Dobrze. Cały czas się komunikowaliśmy. Adaś dużo podpowiada. Jest o wiele bardziej doświadczonym i starszym piłkarzem, zawodnikiem niż ja, więc jak najbardziej na plus. Mimo porażki, ten dzisiejszy występ na tle wicelidera, mistrza kraju, może wzmocnić was przed powrotem do walki o ligowe punkty? Myślę, że na pewno nas ten mecz zbuduje, bo myślę, tak jak mówiłem, że zagraliśmy dobre spotkanie. Odpadamy z pucharu z honorem i tak jak mówię, szykujemy się na mecz ligowy z GKS-em Tych. To podsumowanie meczu ŁKS Legia w wykonaniu Jana Sobocińskiego, zdobywcy jednej z bramek dla Łódzkiego Klubu Sportowego.
na kolejne mecze pucharowe z udziałem Eukresu. Musimy poczekać do następnego sezonu, ale już w następną sobotę pierwsze w tym roku spotkanie ligowe Eukres kontra GKS Tychy. Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie na ten mecz.